Monika, nie wiedziałam, że do szkoły wejdziesz. O, nie przedstawiłam ci moich nowych znajomych. A więc słuchaj, to jest Melanie i Chris. A to jest moja dziewczyna, Alice. Cześć Alice, miło mi cię poznać. Mi również. Tak, mi też bardzo miło was poznać. Melanie mnie dzisiaj uratowała przed tą wredną dziewczyną, która cały czas mi dokuczała. Au, to świetnie. Miło, że pomogłaś. Drobiazg. My już będziemy z Alice iść. Do zobaczenia jutro. Pa. Cześć. Do zobaczenia kiedyś. Ale słodko, że jej dziewczyna przychodzi po nią do szkoły. I w ogóle jeszcze pod klasę. Też tak uważam. A gdzie twój lovelace? Przestań, Chris. Myślałem, że może też po ciebie przyjdzie. Pod klasę. Albo w ogóle zaczeka na ciebie. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. No nie obrażaj się. Przecież wiesz, że żartuję. Wiadomo. Chodź, idziemy. Hej, Tomasz. O, hej, hej. Pomyślałem, że moglibyśmy dzisiaj obejrzeć jakiś film. Przyniosłem też jedzenie. Dobry pomysł. Widzę, że nawet kocyk przyniosłeś. Tak, myślę, że będzie wygodniej niż na łóżku. Więcej miejsca. Mhm, masz rację. W ogóle słuchaj, co się dzisiaj stało. Mam taką mega miłą dziewczynę. Ma na imię Nicole. Jakaś dziewczyna ją goniła po korytarzu i ją obrażała. Stanęłam w jej obronie. I tak się poznałyśmy. To bardzo miło z twojej strony, że jej pomogłaś. Zrobiłbym to samo na twoim miejscu. Mam wrażenie, że chyba prawie każdy by tak zrobił. Możliwe. Mam dla ciebie prezent. Naprawdę? Jaki? Już ci go daję. Poczekaj. Otwieraj. Jejku, Tomas, nie musiałeś. Naprawdę, to bardzo miło z twojej strony, ale nie musiałeś. No otwieraj już. Szybciej. Już, już. Czy to jest miś? Tak. Podoba ci się? Bardzo. Jest przeuroczy. Dziękuję. I jeszcze kokardka. Też jest bardzo piękna. Dziękuję, Tomas, naprawdę. Ale już nie ma za co. Przymierzysz ją? Tak, pewnie. I co sądzisz? Jak to mówią, ładnemu we wszystkim ładnie. Piękna jesteś, Melanie. Jejku, dziękuję, Tomas. Nie masz za co mi dziękować, naprawdę. Kto to? Effie, a kto inna? Zatrzymam film. Dzięki. Cześć, Effie. Cześć. Co takiego robisz, że nie odbierasz? Nie odbierałam? Dziwne. Możliwe, że miałam wyciszony telefon. Dlatego. Okej. Dobra. Idziesz dzisiaj z dziewczynami na miasto? Teraz? 19 już jest. To co? Na 2 godziny chciałyśmy iść, więc idziesz z nami czy nie? Nie dam rady dzisiaj. Pomagam mamie i zadali mi strasznie dużo jeszcze z angielskiego, więc nie mam za bardzo jak. Okej, twoja strata. Na razie. Pa? Co chciała? Nic, pytała czy wychodzę z nimi na miasto, ale odmówiłam. Jeśli chcesz, no to idź, przecież nie będę ci zatrzymywał. Nie zatrzymujesz mnie. Lubię spędzać z tobą czas. Ja z tobą też. Bardzo. Melanie? Tak? Bardzo cię lubię, wiesz o tym? Ja ciebie też bardzo lubię, Tomas. I bardzo z tobą lubię spędzać czas i ogólnie...
Podobasz mi się. Naprawdę? Tak. Chciałabyś może być moją dziewczyną? Tak, chciałabym. Bardzo. Bardzo się cieszę, że cię poznałam. Naprawdę, żałuj, że z nami nie poszłaś. Dokładnie. Brakowało mi ciebie, Melanie. Na następnym razem na pewno z wami pójdę. Świetnie. A jej tu co? Wow. Od bardzo dawna nie widziałam Efi w sukience. Chyba to poważna okazja. Możliwe. Każdy się na ciebie patrzy, Efi. Trudno było nie zauważyć, wiesz? Śmieszną masz kokardkę, poza tym. Tak tylko mówię. Słucham? Nieważne. To jaki jest twój powód wystrojenia się dzisiaj? Właśnie. No co? Idę na randkę. Od razu po szkole. To świetnie. Z kim idziesz? Nie zgadniecie. No z kim? Mów. Ty, z Tony. Chyba żartujesz. Na pewno nie z tą nim. A co? Zazdrosna? On kręci z moją siostrą. Nie ma opcji, że idziesz z nim dzisiaj na randkę. A jak ci powiem, że jest? Słucham? Masz ją odwołać. Teraz! Słuchaj, Melanie, polubiłam cię, naprawdę, ale w ostatnim czasie jakieś dziwne rzeczy robisz. Nie spotykasz się z nami, a teraz masz jeszcze problem, bo znalazłam kogoś, kto mi się podoba. Wiesz, ile jest chłopaków w szkole? Akurat sobie wybrałaś Tony'ego, czyli kogoś, z kim kręci moja siostra. No, naprawdę. To było celowe z twojej strony, prawda? Myślisz, że wiem, z kim twoja siostra kręci? Efi, wiedziałaś to. Skądże niby? Przecież Melanie nam bardzo dużo razy o tym mówiła. I nawet się śmiałaś, że do siebie pasują. Bianka, zamknij się, dobra? Wypraszam sobie. Efi, troszeczkę spokojniej, dobra? Nie! Umówiłam się na randkę z kimś fajnym, a wy, zamiast być zadowolone, to jeszcze macie do mnie jakiś problem. Bo idziesz na randkę z kimś, z kim kręci moja siostra. W tym jest problem. I jeszcze zrobiłaś to celowo. Celowo? Dobra, dajcie mi spokój. Głupio. Bianka! No i co zrobiłaś, Efi? Chcesz? To leć za nimi. A już się więcej przyjaźnić na pewno nie będziemy. Efi, przyjaźnimy się od bardzo dawna. Po prostu uważam, że to, co zrobiłaś, nie do końca jest okej. Ale no dobrze. To w takim razie dlaczego są pretensje tylko do mnie, a nie do Tony'ego? Nie mam pojęcia. No właśnie. To ja was samych zostawię. Będę czekać pod salą. Okej. Słucham cię, Melanie. Co to było? Za to, że jesteś fałszywy. Słucham? O czym ty mówisz? O tym, że mówisz, jaka to Efi jest okropna, a później umawiasz się z nią na randkę. Zabawne to dla ciebie jest? Jakbyś wiedziała, to też byś się śmiała. Okej, świetnie. To mi powiedz, o co chodzi. No założyłam się z kumplem, że zaproszę ją na randkę, no i tak jakoś wyszło. Aha! A poza tym, czemu mnie uderzyłaś? Nie rozumiem. Jakby... po co? Bo ty i moja siostra... Nieważne. Możesz dokończyć? Nie, nie mogę. Do zobaczenia. Czekaj. Jak zawsze za dużo wypaplam. Ja i twoja siostra co? No nie wiem, no kręcicie albo coś w tym stylu? No można tak powiedzieć. No podoba mi się, ale ja chyba jej się nie podobam. Ale ty głupi jesteś. Co? Naprawdę ci się Cassie podoba? Tak. To może zamiast
umawiać się z Efi dla Beki, mógłbyś umówić się z moją siostrą? Na serio? Też jej się podobam? Tak! Oj. Myślałem, że nie. No to teraz prędko odkręć tamtą randkę i leć do Cassie. Dobry pomysł. Na razie. Dzięki. Hej. Hej. Co to był za chłopak, z którym rozmawiałaś? Zazdrosny? Nie, po prostu pytam. To jest przyszły najprawdopodobniej chłopak mojej siostry, Cassie. O, no to nie wiem, gratuluję. Bardzo ładnie ci w tej kokardce. Już to chyba mówiłam, ale powiem jeszcze raz. Dziękuję. Za późno. No trudno. Cześć, gołąbeczki. Chris. Tak, to moje imię. Brawo. Jak się dzisiaj czujecie? Melanie, szukałam cię. O co tutaj chodzi? Rozmawiamy. Nie można? Musisz być niemiły. Ale co niemiły? Czy ja coś mówię? Okej, nieważne. To o czym rozmawialiście? Ja rozmawiałam z Tomasem o ostatnich korepetycjach i że potrzebowałabym kolejnych. Melanie, ale... Nieważne. Ja już idę. Do zobaczenia, chłopaki. Coraz więcej osób się chyba dowiaduje. Jak coś komuś piśniesz, że ja i Melanie jesteśmy razem... To już jesteście razem? Tak, od wczoraj. No i co dalej? Będziecie się tak ukrywać przez cały czas, czy jakiś inny plan macie? Na razie nad tym nie myślimy. Okej. Jakie korepetycje? No normalnie, dobrze uczy, no to... Na jeszcze jedna się z nim umówiłam. Ale dziewczyno, przecież to był plan, żeby na nie... O co chodzi? A o co ma chodzić? Nic. Kręcicie ze sobą. Nie? Widziałam, jak na siebie patrzycie. Melanie, bądź ze mną szczera. Kręcicie, czy nie? Jesteśmy razem od wczoraj. Co? I nie powiedziałaś o tym? Mi chociażby? Bałam się reakcji. Proszę cię, nie mów nikomu. To dużo teraz wyjaśnia, dlaczego nie mogłaś z nami wychodzić, że niby. Bo się spotykałaś z nim. Bardzo jesteś na mnie zła? Po prostu mogłaś powiedzieć nam. Jak miałam powiedzieć? Zresztą nie wiedziałam, że to się tak rozwinie. Jakby nie wiedziałam, że on mi się spodoba. Tak bardzo. No to się porobiło. Teraz pytanie, jak to Efi powiedzieć? Przecież ona się wścieknie. Już do ciebie jakiś problem ma. Nie wiem, coś się wymyśli. Cześć, Melanie. Hej, jestem Nicole. Miło mi, ja jestem Bianka. Skąd się znacie? Melanie mi pomogła wczoraj. I tak się znamy. Myślę nad tym w ogóle, czy nie przepisać się do waszej klasy. W sensie, wiem, że się krótko znamy, ale wasza klasa wydaje się być o wiele lepsza niż moja. Pewnie. Chyba nawet są jeszcze dwa miejsca. Więc czemu by nie? To świetnie, tylko to chciałam powiedzieć. Będę już lecieć, zaraz dzwonek jest. Na razie! Ale ona słodziutka. Miła jest strasznie. Okej, wracając do tematu. Jaki jest twój plan? Bianka, no nie naciskaj na mnie, ja go nie mam. Nie wiem, co mam kompletnie zrobić. Dobrze, ja ciebie nie wydam. Ale jeśli tego nie zrobisz w najbliższym czasie, no to przykro mi, ale to powiem. Dlaczego? A co, kiedy im to powiesz? Po roku związku? Dobra, nieważne, jakoś to ogarnę. Chodź pod salę. Dzwonek zaraz. Okej, zaraz do ciebie dojdę, tylko jeszcze wezmę podręcznik z szafki. Okej.